Dzisiaj przyglądamy się Mavicowi 3 Pro. Na ile to jest faktycznie Pro, też spróbujemy ustandaryzować ogniskowe, jakby parametry, które mamy, dostajemy i tak dalej, iż w ogóle oczywiście warto po tego drona sięgnąć, jak on się sprawdza, jak wypada optyka, jak wypada stabilność tego drona, jakość obrazu i tak dalej, i tak dalej. No to zaczynamy po kolei. Zacznijmy od budowy. No i tutaj jak zawsze, jeżeli chodzi o budowę w przypadku DJI, jest bardzo dobrze. To znaczy DJI naprawdę dopracowuje swoje produkty, szczególnie jeżeli chodzi o drony. Naprawdę mają w tym ogromne doświadczenie i wiedzą, jak to się robi. Torba jest super, dron jest super, wkładanie, wyjmowanie baterii, wszystko działa bardzo dobrze. Sam kontroler jest na bardzo wysokim poziomie. Ja akurat miałem ten zestaw z kontrolem, tym RC Pro, który faktycznie świetnie wypada w rzeczywistości. Wyświetlacz jest super. Dron też... jeżeli chodzi o wbudowaną tą kamerę, potrafi zadzierać dzióbek, jak ja to mówię, czyli potrafi filmować do góry, co daje nam też możliwości stworzenia bardzo ciekawej perspektywy. Bardzo fajnie wisi w powietrzu i dość jak na tego typu dron generuje mało hałasu. Posłuchajcie. Taki hałas generuje Mavic. Naprawdę, jak na taki rozmiar dron jest cichy. Okej, posłuchajmy. No, wiadomo, jest to takie typowe bzyczenie w stylu DJI, ale generalnie jak na drona, który waży już prawie kilogram, no tam 900, chyba 50 gram mniej więcej waży, w opisie będzie dokładnie, to jest to dość cichy dron, muszę przyznać, więc fajnie to wypada. Okej, no ale wszyscy wiadomo, wszyscy wiecie, że to jest dobrze zrobiony dron i że generalnie on ładnie wygląda, dobrze lata i tak dalej, więc przyjrzyjmy się, co naprawdę można nim zrobić. I tutaj przyjąłem takie dość ciekawe kryterium testowania, bo oprócz tego, że oczywiście zarówno ja, jak i redaktor nasz redakcyjny Krzysztof Baser wykonaliśmy sample takie, wiadomo, wiszące z powietrza, filmujące sample z tego drona, to też spróbowałem przetestować go w taki troszeczkę bardziej tradycyjny sposób, tak jakbym testował normalną kamerę, no bo trzeba pamiętać, że mamy tutaj 4/3 cala w środku, jeżeli chodzi o kamerę 24 mm, czyli tą kamerę, nazwijmy to główną. No dobrze, ale zacznijmy po kolei, jak to wygląda. Najpierw zobaczcie różnicę w jakości i w perspektywie między tymi obiektywami 24 mm, 70 mm i tam 100 ileś mm, 100 chyba 44, czy jakoś tak, poprawcie mnie tam w popisie. W opisach. W każdym razie ten zbliżenie razy 1, razy 3 i razy 7. Teraz możecie zobaczyć, jakie są różnice i w samej perspektywie, i w samej jakości, bo trzeba pamiętać, że każdy z tych obiektywów jest podpięty do osobnego sensora o innym rozmiarze. Ten 0.3 to jest taki praktycznie jak w telefonach komórkowych, ten później razy 7, mamy półcalowy, no więc mamy naprawdę różnych rozmiarów, no i oczywiście ten sensor główny to jest mikro 4, znaczy nie mikro 4/3, to nie to montaż, to 4/3 cala. Czyli krótko rzecz ujmując, mamy inne sensory, inną jakość i musimy rozumieć, na co się decydujemy, przełączając się pomiędzy tymi obiektywami, pomiędzy tymi sensorami, bo co się przełączamy i między obiektywami, i między sensorami. To jest taka troszeczkę sytuacja jak w niektórych telefonach komórkowych. Krótko rzecz ujmując, jestem zaskoczony pozytywnie, ponieważ większość tych nagrań wypada bardzo fajnie. Niestety oczywiście na tych zbliżeniach widać, że mamy już taką niestety cyfrowość tego obrazu. Tam też nie mamy pełnego profilu D-Log, który mamy dostępny na 24 mm, ale mamy D-Log M, który jest nieco mniej płaski ze względu na to, że mamy tutaj do czynienia z nieco mniejszym sensorem i DJI doskonale wie, że tutaj wyciskanie totalnej płaskości z tego typu sensorków może nie do końca mieć sens, więc stworzyli specjalny, osobny profil D-Log pod konkretnie te sensorki mniejsze. Także to jest taka ciekawostka, jakby DJI nie twierdzi, że każda z tych kamer jest turboprofesjonalna, ale każda z nich daje unikatowe możliwości i muszę przyznać, że te razy 3 perspektywa jest bardzo użyteczna i bardzo cieszyło mnie jej używanie. Chociaż perspektywa razy 7 daje niesamowite możliwości takich powiedzmy ujęć w stylu Michaela Baya. Nie wiem, czy znacie jego filmy, ale krótko mówiąc, on uwielbiał właśnie filmować długimi obiektywami z powietrza.
i dostajemy takie bardzo, bardzo dramatyczne, epickie ujęcia. Także no fajnie, fajnie to mieć na tym dronie i naprawdę fajnie, że to wszystko jest w miarę prozorganizowane. Teraz dla ujednolicenia oczywiście zapytacie, jakie klatkarze na poszczególnych kamerach występują, więc dla ujednolicenia powiem tak, 4K w 60 klatkach na sekundę mamy na każdym z tych obiektywów. Natomiast tylko na obiektywie 24 mm na sensorze 4/3, czyli tym głównym, dostajemy 120 klatek w 4K. Oczywiście możemy to sobie kręcić w D-Logu, czyli płaskim profilu, wszystko 10 bit. Także oczywiście wiadomo, że te 24 mm dostaje najwięcej, natomiast każdy z tych profili dostaje 4K 60 klatek na sekundę, czyli jeżeli poszukujecie takiego jednolitego, jakby ustandaryzowanego narzędzia, które może w tych trzech ogniskowych kręcić i możecie wykonywać slow motion, to slow motion najlepiej przyjąć 60 klatek na sekundę i wtedy macie pełną jednolitość. Ok, przejdźmy teraz do testu samego jakby obiektywu, samego systemu kamery, jak on wypada, jeżeli chodzi o ostrość, jak on wypada, jeżeli chodzi o rację chromatyczną, jak wypada autofokus, jak wypada wygląd nieostrości. I tutaj jest całkiem sympatycznie. Oczywiście nie oczekujemy, że to będzie taki obiektyw i jakby system, który, nie wiem, będzie stawał w szranki konkury z GH6 czy z OM1, bo wiadomo oczywiście, że tutaj miniaturyzacja robi swoje, ale generalnie tutaj muszę przyznać, że DJI całkiem nieźle wypada, bo i praca pod ostre światło, i ta aberracja chromatyczna, kiedy widzicie na tych sampelkach drzew, takie no, niespecjalnie może ładne te sampelki, ale pokazują o co chodzi, wypada na niezłym poziomie. Autofokus nie jest może jakiś najbardziej rzeźki, no ale to też w przypadku drona nie jest jakieś tam najbardziej ważne, ale nie pompuje, generalnie trafia. Ostrość tego obiektywu, tego na 24 mm jest ok. Wiadomo, że ta jakość obrazu spada, szczególnie jeżeli chodzi o fotki, można to zobaczyć bardzo wyraźnie, że jakość spada w przypadku używania zooma, czyli zarówno te później 70 parę milimetrów i te 140 parę milimetrów, to wypada jakby gorzej. Sami możecie zobaczyć na sampelkach, ale też my dostajemy ciekawą perspektywę, także no, też jest pod tym względem ciekawie. Dystorsja tego obiektywu nie jest duża, więc też jest całkiem sympatycznie jak na tego typu małą konstrukcję. Czyli można powiedzieć, podsumowując, optycznie jest nieźle. I w ogóle ciekawe, że przeprowadziłem, to tak sam się zaskoczyłem, że przeprowadziłem taką właśnie bardziej klasyczną, bardziej taką, jakby to powiedzieć, warsztatową, laboratoryjną wersję tego testu, bo zazwyczaj dronów się tak nie testuje, bo wiadomo, one występują w trochę innych warunkach, do innych rzeczy są projektowane, ale jednak w przypadku Pro jest ważne, żeby na tego typu rzeczy zerknąć. Jest delikatna aberracja chromatyczna, można ją zobaczyć. Oczywiście jest flarowanie, ale naprawdę w porównaniu z poprzednimi generacjami DJI bardzo, bardzo, bardzo w tej dziedzinie poszło do przodu. Kolejną rzeczą, na którą chcemy zobaczyć, to rozpiętość tonalna i to, jak odwzorowuje skórę. Generalnie, jeżeli chodzi o skórę, jest delikatny tint, to nie jest idealnie odwzorowany, jeżeli chodzi o ten naturalny profil, ten podstawowy profil, nie płaski. Nie jest to idealne odwzorowanie skóry, ale jest naprawdę całkiem ok. Powiedziałbym, że DJI też, jeżeli chodzi o wierność względem kolorów, poszło do przodu. Jeżeli chodzi o rozpiętość tonalną, jest całkiem sympatycznie. Oczywiście trzeba unikać przepaleń, bo jednak wielkość tego sensora wychodzi, co możecie sami zobaczyć, ale zdecydowanie da się też coś wyciągać całkiem ciekawie z cieni, bez tej kary w postaci potężnego ziarna w cieniach, jak to kiedyś w systemie 4/3 często niestety występowało. Oczywiście ziarno występuje, natomiast nie jest ono, jakby to powiedzieć ładnie, koszmarne. No dobrze, ale pewnie zapytacie też, no dobrze, mamy duży sensor, jak to funkcjonuje w nocy. I tutaj też szczególnie Krzysiek akurat latał nad Wrocławiem wieczorem późniejszym i możecie sami zobaczyć sampelki z Koimbry, gdzie też po prostu statycznie z balkonu hotelu filmowałem jakby to piękne stare miasto. Więc zarówno u Krzyśka, jak i u mnie, można się tego spodziewać, bo to ten sam dron, występuje podobna sytuacja. Osobiście uważam, że do 800, do ISO 800 na otwartej przysłonce możemy latać sobie wieczorem i wygląda to naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Natomiast 1600 już ewidentnie wyraźnie ziarni. Oczywiście w przełączeniu się na te mniejsze sensory to ziarno jest jeszcze troszeczkę dodatkowo brzydsze, takie bardziej mrowiące. Czego można się oczywiście spodziewać, bo to są mniejsze sensory, więc no, nie ma cudów, po prostu nie ma czegoś takiego, że możemy tą fizykę na dzień dzisiejszy jeszcze w jakiś tam cudowny sposób ominąć, ale generalnie powiem szczerze, jeżeli chcecie się trzymać znowu pewnego ujednoliconego standardu, czyli pomyśleć sobie o tym dronie jako takim narzędziu uniwersalnym do różnych ogniskowych, do różnych zastosowań, jeżeli trzymacie się tego ISO 800, to jesteście bezpieczni. Szczególnie dobrze to wygląda oczywiście na systemie, na sensorze 4/3, czyli na 24 mm.
ale też jest w pełni użyteczne na tych dłuższych ogniskowych, co możecie oczywiście zobaczyć na samplach. Czyli krótko rzecz ujmując, ten dron naprawdę wypada bardzo fajnie. Dodatkowo jeszcze mamy bardzo ciekawy ten kontroler, jeżeli oczywiście kupicie wersję z tym kontrolerem Pro, który ma programowalny joystick, który sam w sobie jest naprawdę bardzo dobrze wykonany, który ma dobrze wykonany wyświetlacz, który naprawdę pozwala latać w pełnym takim świetle. Ja latałem akurat blisko takich wykopalisk Coimbriga, gdzie odkryto rzymskie miasto, blisko właśnie takiego centrum Portugalii. No taka ciekawostka, więc w pełnym słońcu, takiej naprawdę pełnej portugalskiej żarówie było świetnie widać na tym wyświetlaczu. Dodatkowo jeżeli chodzi o interfejs, sam interfejs, jak się steruje w tym dotykowym ekranem, bardzo dobrze to działa. Mamy przełącznik między tym podstawowym zbliżeniem razy 1, razy 3, razy 7. Możemy sobie to dowolnie klikać, czy to joystickiem, czy to z paluszka i naprawdę fajnie to szybko się przełącza rzeźko. Mamy oprócz tego taki system Super Zoom Exploration Mode, to się chyba nazywa tryb eksploracji, gdzie możemy używać cyfrowego zooma. Oczywiście sami możecie zobaczyć, że no fajnie widać zbliżenie, na przykład nie wiem, na przejeżdżający samochód, natomiast no już później oczywiście degradacja jakości ekranu jest bardzo duża. Podsumowując, zobaczę, czy wszystko powiedzieliśmy. Podsumowując, zarówno wieczorem, czyli na podwyższonym ISO, sami możecie zobaczyć na zdjęciach, można tego drona używać do fotografii, można używać go do filmowania. Szczególnie polecam w tym przypadku 24 mm, czyli ten podstawowy razy 1 obiektyw z sensorem 4/3, z oczywistych przyczyn wielkość sensora. Ale dron wypada ciekawie i daje ciekawe możliwości twórcze również na tych zbliżeniach razy 3, razy 7. Oczywiście wiadomo, że jakby jeżeli ktoś z Was oczekuje, że nie zobaczycie tej różnicy w obrazie, czy że ono będzie wyglądało tak samo, to no nie jest to prawda, bo widać oczywiście wychodzi ta cyfrowość tego obrazu, jeżeli wiecie o co mi chodzi, taka podobna trochę jak w telefonach komórkowych, gdzie natomiast nie ma tej szlachetności, co jednak z sensora 4/3, czy gdyby miał większy, no to z większego sensora. Ale generalnie to naprawdę świetny dron, który daje ogromne możliwości, który można kręcić piękne rzeczy, który też długo wytrzymuje na baterii, który też jest fantastycznie wykonany, który nie jest stosunkowo głośny w stosunku do swojej wagi. Czyli krótko rzecz ujmując, jest to dron, który zdecydowanie przypadł mi do gustu i gdzie zdecydowanie możemy się pokusić o latanie wieczorem i gdzie ta stabilizacja też zdecydowanie poszła do przodu, gdzie kolory są odwzorowane dużo wierniej niż w poprzednich generacjach dronów DJI, czyli krótko rzecz ujmując, idą naprawdę bardzo konkretnie do przodu i to jest zdecydowanie krok do przodu względem poprzedniej generacji. Więc jeżeli jesteście zainteresowani dronem, który ma ogromne możliwości, który naprawdę można powiedzieć jest pro, a przy tym zapakowany jest w całkiem lekki w stosunku do swoich możliwości i niewielki w stosunku do swoich możliwości pakiecik, wszystko pakowane ładnie w torbę, z bateriami, z kontrolerkiem, to DJI Mavic 3 Pro, czy Mavic 3 Pro, po prostu to naprawdę bardzo, bardzo fajny dron. Oczywiście zapraszamy do jakby dotknięcia, zobaczenia tego petenta w salonach Fotoformy, zarówno w Warszawie, jak i w Wrocławiu. No i też zapraszamy do następnych nagrań, łapek w górę, subskrypcji i widzimy się oczywiście na kanale Fotoformy wkrótce.